Witajcie! Z tej strony tą późną nocą wita was Maddox. Oglądam tutaj wspaniały, piękny film pochodzący z mojego najnowszego, kochanego serialu Miraculous Przygody Ladybug i Cat Noir z Disney Channel. Będziecie to słyszeć w tle, będzie pięknie, ale nie o to chciałem powiedzieć. Pokażę wam kilka kart, które uwielbiam, które zdobyłem jakiś czas temu. Bujzelka, Karabata, co moje ulubione ze wszystkich tych, co ostatnio zdobyłem. Hydreigon Holo, wspaniały Salamence, pamiętacie z moich ostatnich filmów. Wspaniały Regirock, non-holo, Lazy Ken, wtedy to wszystko było prezenty. Wspaniały Del Fox, wspaniała Kirlia, wspaniała Nidels, przeboski Septali, przeboski Charizard. A teraz pokażę wam taką imprezę. Przede wszystkim chciałem powiedzieć dwie rzeczy, dobrą i złą. Zła jest skierowana do osób, które nie lubią poków. Wszyscy moi widzowie nie lubiący poków rozczarowaliście mnie tym, że w ogóle mało oglądacie, nic prawie nie odpowiadacie, a ja żem złożył kuźwa w pierwszym filmie w tym roku życzenia. Ja żem ino czekał, to jest pewna tyża, nikt nie odpowiedział. Dziękuję wam bardzo. Wy macie mnie w dupie, ja mam was w dupie. To będzie w ten sposób. To samo przy ostatnim filmie Maddox TV, bez różnicy. Pięknie. Czyli ja to robię bez sensu. Tak zamiast chociaż 10 komentarzy, kuźwa, to czekać na tą, ile nie wiadomo na ten i nawet odpowiedź, kuźwa, nie ma. To nie oglądacie. Nie oglądacie, nie robię. I teraz nie wiem, jak musielibyście mnie przekonać, żebym robił, mimo że mogę. Bo mogę poruszać aparat, się okazało. I mógłbym robić nawet codzienny film, ale nie będę. Chyba że... Bo na tych nie jest ten zły, i w dodatku uwielbiam temat, bo to było do całej reszty o Pokemonach. A tutaj moi kochani drodzy przyjaciele, mówię do tych, którzy głównie lubią Pokemony i którzy również, jak przypuszczam, będą te filmy ze mną oglądać. Dla was mam całkiem odwrotnie niż dla tych przed chwilą wiadomość wspaniałą. Udało mi się zdobyć 320 zł i spośród wielu wspaniałych nowych przedmiotów pokażę wam kilka. To nawet są przypadkowe, nie tak, że ja je mam albo nie mam. To jest pudełko z Greninją Asha. To jest wersja też z wielką. To jest na przykład wersja no mniejsza z tym. Kupiłem sobie zamówienie za 320 zł. Dodatkowo muszę płacić wysyłki. Składające się rzeczy, na których mi najbardziej zależało przez kilka miesięcy. 4.1 PFE 7, Paradox Nintendo Rax, na które zbierałem, a na których mi najbardziej zależało przede wszystkim ze względu na obecność serii Generación, o której na pewno w swoim czasie się dowiecie więcej. No ode mnie się dowiecie, jak zrobię te filmy, to wam wytłumaczę wszystko i prawdopodobnie potem to tak jakby skończę działalność, bo rzadko się nowe materiały i pieniądze będą pokazywać na te pomysły z pokami, mimo że wspólnie szanuję ci, przypuszczam, że właśnie co mnie nie wspierają z pokami, to pewnie prędzej czy później odejdą, mam ich w dupie już po tym, co się ostatnio dowiedziałem, ale tych poków to szanuję bardzo. No dopóki jest coś, to robię i jak tylko będzie szansa na coś więcej, to też zrobię coś więcej. Chcę, żebyście wiedzieli po prostu, jak jest, ale nie zawsze tak będzie. Proszę was o to moje ostatnie zamówienie. Jest to dosyć ciekawe zamówienie. Zamówienie z dnia 29/2016, 7 produktów o wartości 320 zł. Pokazuję je wam już teraz, a jest to zamówienie. Ja będę wam tutaj mówić w kolejności nie takiej jak piszę, tylko takiej reprezentatywnej jakby. Pokémon BW7 Boundaries Cross Booster. Jeden przypadkowy boosterek z serii, który mi się miło kojarzy. Bo kiedyś zrobiłem pełną unboxing 12. Tam nadal jest piękna karta Sceptile, której zrobiłem piosenkę. Piękna karta Charizard, którą się kojarzy z ligą, bardzo ją lubię. Jedyny booster, na jaki się zdecydałem. Teraz idziemy dalej. Pokémon Zoroark i Różny Box. Dlatego, że jest fajne i jest przecenione. Poza tym tam jest holo pewne z Zoroarkiem, jak również ogromna karta taka 3D z nim. Dalej, Pokémon Curem Collection Box. Tam są 4 boostery i zajebista figurka Curema. I jest też karta Curema. I o ile Zoroarka film jest już o 11 zł przeceniony, to Curema o 30. Poza tym koszulki na karty miękkie 100 i tu są teraz te trzy ważniejsze rzeczy. Pokémon Summer Team 2015 Septali. Zostało ich 6. Cieszę się niewiarygodnie, że jednak zdobyty ten z nich. I tutaj już są rzeczy absolutnie hardkorowe. Pokémon Metal Pokémon Collection Jirachi. Tam są dwa boostery z serii Generación, za które wam później już przy samych tych, i dodatkowo piękny full up z Jirachią, która jest przypinka, i najważniejszy Pokémon Red and Blue Charizard egzostar kolekcjonerski, wydany z okazji 20 lat, ale więcej wam powiem też potem. I to wszystko dostanę, wysłane zostanie do mnie, kiedy oni będą mieć, bo do mnie będzie dopiero Jirachi i Charizard od 15. Wtedy do mnie przyjdzie to. Jak tylko dostanę, przypuszczam, że to będzie 17-18. Robię film. Wszyściutko dokładnie wam opowiadam, co jest w tym filmie, pokazuję wam bez opakowania póki co tylko samych kart. Opowiadam wam historię, co z czym, dlaczego, z wszystkich ważniejszych rzeczy. A potem 6 kolejnych filmów, bo pierwszym tylko pokażę karty i tylko otworzymy sobie na dobry początek Boundaries Crossed, zobaczyć po prostu w takim jednym szczale, czy będzie mieć pH czy nie, a potem pozostałe 6 będzie miał swój własny film i będą co 3 dni w tym okresie będzie nowy film w 100% Pokemonowy, więc wy fani Pokemonowi macie ode mnie w tym miesiącu zapewnione niebo. Z kolei ci, co są nie Pokemonowi, to mogą już całkiem mnie pocałować w dupę i jak zobaczyli to i mają w dupie też wszystko pozostałe, co reprezentuje, odejść. Odejdźcie mnie, nie denerwujcie nawet. Coś wziąłem przed chwilą, zresztą możliwe, że nawet słychać, że trochę inaczej gada. Ale ci, co są od Pokemonów, to obejrzyjcie, będziecie mieć co komentować, będziemy mieli o czym rozmawiać. Może mój kanał się trochę rozwinie, to jest szansa na rozwinięcie tego kanału. Kupiłem z 3 Pokémon, które kocham, Charizard, Stetai, Jirachi. Kupiłem z bardzo interesującym Curemem i Zoroarkiem, kupiłem nawet element losowy, no widzicie, na pewno jakoś ciekawie to będzie. Czekam na was już od 15 w górę. Pozdrawiam, Maddox i Charizard.